Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Wojciech, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale, materiale kolejnym informacyjnym. Coś bardzo szybko po sobie, no ale okoliczności są takie, a nie inne. Moi drodzy, dzisiaj jest 14 października, kiedy to nagrywam, godzina 14:12. I moi drodzy, kilka takich rzeczy, które postanowiłem, że zawrzę w tym materiale. Moi drodzy, otóż na listopad i grudzień, czyli ostatnie 2 miesiące, są zaplanowane 3 podręczniki broni, z czego jeden, wszystkie będą z oczywiście Call of Duty Classic. I teraz tak, w listopadzie, może nie pierwszego, ale jakoś na początku listopada planuję wrzucić wam materiał, zamierzam wrzucić wam podręcznik broni z mojej ulubionej broni w grach. Co prawda, może nie tyle, może nie. Jednej z dwóch ulubionych broni. O! Możecie się spierać, jaka to będzie broń. Występuje ona w Call of Duty Classic, między innymi w kampanii radzieckiej. Jeżeli oglądaliście dość uważnie mój materiał na temat historii pewnej broni w serii Call of Duty i ogólnie w gamingu, to prawdopodobnie wiecie, o jaką broń mi chodzi. Ten materiał chyba tam trwa około 3 godziny albo coś takiego. Więc jeżeli wiecie, o jaką broń chodzi, no to możecie sobie się domyślać, o czym konkretnie będzie. Drugi to już będzie, drugi podręcznik broni to będzie pistolet. I to będzie taki pistolet, o którym początkowo... może inaczej, pistolet, z którego początkowo miałem liche pojęcie. Może nawet nie... Może inaczej, nie tyle co liche, ale no pistolet, o którym początkowo naprawdę dość mało wiedziałem, ale po pewnej książce spojrzałem na ten pistolet zupełnie z innej strony i stwierdzam, że bardzo dobry pistolet, tylko niestety trochę przekombinowany. Ale o tym dowiecie się z podręcznika, który pojawi się w grudniu. I też w grudniu pojawi się również podręcznik broni, drugi, ale będzie on zdecydowanie mniejszy i tym razem to będzie po prostu granat. To będzie o granacie. Nie będę wrzucał tego granatu do podręcznika z pistoletem, bo nie o to chodzi, a bardziej o to, żeby po prostu skupić się na tym, co będzie. Na jednej konkretnej rzeczy w danym podręczniku, żeby to nie było pomieszane. I moi drodzy, jak tylko nagram podręcznik broni, pod te 3 podręczniki broni, to moi drodzy, pojawi się, jeśli chodzi o koda tego klasycznego, pierwszego Call of Duty, tudzież po prostu Call of Duty Classic, jako że będę nagrywał na Xboxie 360, te podręczniki głównie nagrywam. No to oprócz tego też pojawi się będzie nagrane przegląd uzbrojenia, tudzież takie all weapons, jak to się na YouTubie mówi. I a propos all weapons, moi drodzy, do głowy mi wpadło coś takiego, żeby nagrać może... Na początku, może inaczej, na początku chciałem zrobić All Weapons, ale to byłby to materiał, który trwałby co najmniej kilka godzin. Taki, bo chciałem nagrać taki, wiecie, potężny do bólu All Weapons z wszystkich broni
z serii, na przykład Call of Duty, albo nie wiem, Assassin's Creed, czy Rainbow Six Siege, Ghost Recon i tak dalej, ale koniec końców, tak ja sobie to przemyślałem i stwierdziłem, nie będę tego robił, nie będę tego wrzucał w jednym materiale, ja sobie to podzielę. I w momencie, jak tylko skończę te dwa podręczniki. Przepraszam. W momencie tylko jak skończę nie dwa, te trzy podręczniki broni, nagram je i wrzucę, to na pewno będę chciał nagrać z tego przegląd uzbrojenia, czyli wszystkie bronie dostępne w grze. I druga rzecz, to już się na kanale pojawiło, ale będę chciał nagrać całe przejście całej kampanii Call of Duty Classic, które też zamieszczę w, może nie tyle co w jednym filmie, ale postaram się, żeby to trwało tak, no mniej więcej około godziny jeden materiał, bo nie chcę robić dłuższych to są, te, że tak powiem, dłuższe materiały zarezerwowane na coś innego. Więc Call of Duty Classic tak naprawdę już jest powoli kończone. I z tego, co mi wiadomo, a więc wracając z tego, co mi na ten moment wiadomo, to moi drodzy, może nie tyle co w najbliższym czasie, ale po nagraniu Call of Duty Classic zamierzam zabrać się za nagranie Sniper Ghost Warrior. Kiedyś już tą grę nagrywałem, chociażby w częściach, chyba po 15 minut bodajże, czy nawet 30, ale to w którymś momencie porzuciłem. Zamierzam wrócić do tego i nagrać jeszcze raz, ale tym razem nie, materiały będą, postaram się, żeby trwał około godziny. Tak więc ze Sniper Ghost Warrior materiały będą trwać godzinę i będzie tylko jedno przejście. Czy będą podręczniki broni? Być może tak, ale nad tym się jeszcze zastanawiam. Ewentualnie napiszcie mi proszę w komentarzu, czy byście chcieli podręczniki broni z tejże gry. Bo albo najpierw nagram podręczniki broni, albo będzie przejście. To zależy od was, co chcecie pierwsze. Ale no po Call of Duty Classic na pewno w planach było Sniper Ghost Warrior. Potem jest jeszcze Tomb Raider, ale z Tomb Raidera zamierzam nagrać serię, która być może będzie się ciągnęła w 2025 roku. A jeśli się przeciągnie na 2025 rok, to dokończę i potem powiem, co będzie dalej. No i jeszcze chciałbym zrobić All Weapons z wersji na Xboxa 360, pewnej bardzo nielubianej przeze mnie gry, która posiada tylko i wyłącznie tryb wieloosobowy i zombie, nie posiada kampanii, która w mojej opinii jest jedną z najgorszych w serii, tuż obok Black Ops Declassified. Gra wydana w 2015 roku przez studio Treyarch, ale zrobiona na potrzeby konsoli Xbox 360 przez takie wybitne studia. Nie, przepraszam, przez takie wybitne studio jak Benox, które wraz z tym postanowiło przeportować klasyka gatunku FPS-ów, które od 2003 roku są wydawane zarówno na PC-ty i konsole. I to był taki ostatni Call of Duty wydany na Xboxa 360. Nie wiecie, o co chodzi? No to kurwa, moi drodzy, chodzi o to. Tak, zamierzam nagrać All Weapons z tego wszystkiego, z Black Ops 3. Ale to tak jak mówię, to są na razie plany na przyszłość. Póki co, tak jak mówię, w
W październiku będzie jeden podręcznik broni. Nie, nie, zaraz, teraz jest październik. No to nie, no to w październiku mieliście już podręcznik broni. W listopadzie będzie jeden podręcznik broni i w grudniu będą dwa podręczniki broni. Zaraz po tym będę chciał nagrać All Weapons, czyli wszystkie bronie, plus przejście Call of Duty Classic, żeby już całkowicie zamknąć ten rozdział na kanale. To więc to jest jedna rzecz. I druga rzecz, być może też bym chciał zacząć Ghost Recon, Sniper Ghost Warrior. Amo, kto wie, no nie. No raczej o drugiego All Weapons w grudniu bym nie będę wrzucał, albo nawet All Weapons zostawię sobie na styczeń. Chociaż, kto wie. W sumie dwa podręczniki broni w grudniu mi się tak średnio... Tfu, nie, przepraszam. Dwa podręczniki broni plus All Weapons w grudniu, to myślę, że to jest za dużo. Więc postaram się w pierwsze dwa tygodnie grudnia wrzucić jeden materiał i o kolejnych dwóch tygodniach grudnia... Znaczy się, no w pierwszej połowie grudnia będzie jeden podręcznik i w drugiej połowie grudnia będzie drugi podręcznik. Więc jakoś postaram się to wszystko spiąć. I myślę, że w styczniu już będzie taki finalny materiał, czyli All Weapons, tudzież wszystkie bronie z Call of Duty Classic. I tak chyba będzie najrozsądniej. No, a jeszcze 2025 rok to jest... Oj, 2025 rok to jest sporo, bo... W sumie to mogę... Assassin's Creed Unity mogę z tego usunąć. Bo 2025 rok to jest, moi drodzy, o ja pierdolę. Na 2025 rok to ja będę miał growy zapierdol. Ale o tym dowiecie się w materiale z update na 2025 rok. Oj, będę miał zapierdol. O Boże. Oj, będzie. O kurwa, tak. Więc... No, gdzieś tam może jeszcze między tymi wszystkimi postaram się wcisnąć jeszcze jakieś podręczniki broni. Z czego byłby najbliższy podręcznik broni w styczniu? No tak jak mówię, Call of Duty Classic byłoby kończone. All Weapons w styczniu bardziej. Ale to jeszcze w praniu to wyjdzie. Na pewno Sniper Ghost Warrior się właśnie zastanawiałem, czy robić podręczniki broni. Więc napiszcie mi w komentarzu. Trochę ich jest, na pewno nie zajęłoby to całego roku. Zrobienie podręczników broni, patrząc gdybym robił jeden na miesiąc. No to do... Kurwa, gdybym robił jeden... Kurwa, mać. Jeden podręcznik, kurwa, 12 broni w ciągu roku, 12 podręczników broni, ja pierdolę. Asy, kurwa, bym narzucił tempo. Tak tylko przypomnę, że chociażby Call of Duty WW2 z 2017 roku tych broni posiada jakieś 70. Teraz sobie 70 podzielcie na 12. O ja pierdolę, przecież to by się ciągnęło latami. Kurwa, nie, przecież większość z was by nawet nie dotrwała do końca tych podręczników. O co do, kur... WW2, które wyszło, jakie mamy, który? 2024. No, kurwa, prawie że listopad. Prawie że premierę. No, wyszło jakieś, o prawie 8 lat temu. Nie, no 4, 5, 3, no prawie... No dobra, może nie prawie, ale 7 lat temu, kurwa.
prawie 7 lat temu. Kurwa, wy byście nie dotrwali do końca, gdybym ja zaczął nagrywać te wszystkie podręczniki, bro. A kurwa, zanim byśmy do WW2 doszli, o Jezu. To chyba byłby rok 2035. Nie wiem, ile kodów do tej pory by wyszło, ale na pewno byśmy się nie wyrobili. Więc kto wie, może z tymi podręcznikami broni to ja przycisnę. A może też i nie, zobaczymy. Bo powiem tak, że grając w jakąś grę, to już ja we obie mam plany na temat podręczników broni i wielu innych materiałów z tejże gry. No ale tak jak mówię, kurwa, oj, byłem naprawdę bardzo dużo, bardzo, nie wiem czy bym się z tym wszystkim wyrobił. Albo ewentualnie tylko podręczniki broni bym robił. Jakiś przegląd uzbrojenia, ale tak jak mówię, to jest na rok 2025. Ja sobie to tak, jak sobie teraz to pomyślałem, kurwa, przecież tego jest dużo. A nawet Call of Duty 2 jeszcze nie zaczęliśmy. Chociaż patrząc na moje pudełka z grą, to Call of Duty 2 jest, kurwa... Ej, Call of Duty 2 w moich pudełkach, moi drodzy, to jest na ten moment najstarsze Call of Duty, jakie zakupiłem. Najstarsze, najnowsze Call of Duty, jakie kupiłem. Znajduje się po Modern Warfare 2 Reboot, po Modern Warfare 3 Reboot i potem jest Call of Duty 2. Ej, naprawdę, nie wiem, czy bym się z tym wszystkim wyrobił. Tak sobie teraz myślę, bo już na 2025 rok mam, wiem, co będę chciał robić, mam zaplanowany. Ten mój growy przynajmniej. Pomijam tutaj Black Opsa 6 i sezony do niego. Ale jak tak, ale naprawdę jak tak patrzę na to, co miałbym tutaj zrobić. O Boż. No to tego jest dużo. Oj, dużo. No, ale są rzeczy, które tak czy siak zajmą mi na pewno długie lata. No, okej, okay, dobra. Może nie długie lata, ale na pewno sporo czasu. Jak chociażby wszystkie osiągnięcia w Assassin's Creed Valhalla. Kurwa, tam wszystkie podręcznik... O Boże. Boli mnie mózg. Ja już widzę, co to... Ja już widzę, co by to było. O Boże, ja pierdolę. 2025 rok, kurwa. No Call of Duty Classic to my musimy skończyć w tym roku. Chociaż te wszystkie podręczniki broni, kto wie, może w 2025 roku będę... Skupię się tylko i wyłącznie nad... Chociaż nie, na ten... Dobra, powiem tak, na ten moment, czyli na 2000... Na 14 października 2024, na poniedziałek, godzina 14:32, na ten moment w 2025 roku są dwie gry, na które czekam, czyli nowe Call of Duty plus Sniper Elite Resistance. To są dwa tytuły, na które czekam. I być może tam gdzieś po kolei później będę sobie, chociaż nie, to może raczej w grudniu, będę sobie uzupełniał tą swoją pudełkową kolekcję gier. Ale to w 2025 roku, poza tymi dwoma grami, to ja mam tak
kurwa dużo gier do przejścia, ale to jak mówię, to będzie osobny materiał, który skupiał się tylko i wyłącznie na 2025 roku. Ale 2026 rok to będzie powrót do planu, który aktualnie jeszcze trwa. Po Unity, no aktualnie schematy z Black Ops Cold War i powoli wbijanie kamuflażu Mroczny Eter w Vanguard. Ale naprawdę z tymi... chociaż podręczniki i broni same, żeby nagrywać. To myślę, że wrócę do... Będzie tak, że jeśli chodzi o najnowsze tytuły, takie, które faktycznie będą interesować, z nich będą pojawiać się jakieś tam materiały, ale skupię się, czy chociażby Black Ops 6, jakieś tam ewentualne wydarzenia, sezony i tak dalej, to będę nagrywał. Ale tak to ja będę skupiał się na nagrywaniu podręcznikach broni, bo tego jest naprawdę no dużo i sporo. Dobra, moi drodzy, to by było tyle. No jest tego od groma, co bym chciał nagrywać, tak więc sami zresztą materiał informacyjny, można powiedzieć, końcówkę roku. Więc będziemy, chociaż no, będziemy tak, podsumowując, kończymy Call of Duty Classic, podręczniki broni i w styczniu pojawią się wszystkie bronie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, po nagraniu podręczników broni, być może jeszcze przed All Weapons, pojawi się przejście Call of Duty Classic, to chcę nagrać. To jest 2. 3. Może bym w międzyczasie być może też jeszcze coś tam nagrywał. No w grudniu, chyba w grudniu. Nie. W listopadzie. W listopadzie ma się pojawić, jak chyba w połowie listopada albo w trzecim tygodniu listopada, sezon pierwszy do Black Ops 6, który też na pewno będę nagrywał i grał. Więc przed sezonem pierwszym do Black Ops 6 wypadałoby, żebym nagrał 2 ostatnie podręczniki broni. A potem się zobaczy. No jeszcze w międzyczasie to maksowania Black Ops Cold War i Black Ops i Vanguard. No mam co robić. Mam co robić. Więc myślę, że z podręcznikami broni to chyba przyspieszymy, ale też... Ale też aktualnie patrząc, to widzę, że tych tytułów mam naprawdę niewiele już do zrobienia, bo jeżeli Sniper Ghost Warriora zacznę, jeżeli będzie mi się chciało i wy będziecie chcieli przede wszystkim, no to potem sobie przejdę Tomb Raidera. Może nawet nagram, jak Tomb Raidera będę go przechodził. Chociaż to jest 2020... Dobra, to nie. Na pewno podręczniki broni, być może Sniper Ghost Warrior, ale na pewno w 2025 roku będą się pojawiać materiały z Call of Duty Black Ops 3, jeśli chodzi o broń. Przede wszystkim z tego. Dobra, moi drodzy, to by było tyle, to by było wszystko. Więc w listopadzie podręcznik broni 1, w grudniu 2 podręczniki broni i też powoli zacznie się przechodzenie
Wszystkiego. Znaczy wszystkiego. Zacznie się. Będę nagrywanie Call of Duty Classic, całe przejście. Myślę, że po godzinę będzie trwał jeden taki materiał. Wszystkie bronie w styczniu. A, no jeszcze teraz mi się. Może zrobię jeszcze jeden taki materiał na temat broni, które nie zostały wrzucone do podręczników broni. Nie, przepraszam. Jeszcze jeden będzie, czyli. Tak, czyli łącznie. Czyli cztery, dobra, czyli w styczniu też pojawi się jeden podręcznik broni. Nie, fu, wróć. W styczniu i lutym też pojawi się podręcznik broni. Tak, bo o dwóch broniach prawie że bym zapomniał. Więc w marcu pojawią się wszystkie bronie. I. No. O dwóch broniach zapomniałem. Fuck. Fuck. Znaczy, jedna to jest granatnik, ale no to też jest swego rodzaju broń. Tak samo jak granat, no ale granat to będzie to parę minut mi zajmie, tam dzień, dwa przygotowanie, potem nagranie tego i wrzucenie, więc to jest dość szybki, ale granatnik, no to nie jest już taka prosta sprawa. Dobra, moi drodzy, to by było tyle. Dzięki serdecznie za wysłuchanie, za obejrzenie, no i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się, pa, pa!